Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA San Andreas. Zapraszam na kolejny odcinek z tej gry. Pierwsze, co dzisiaj zrobimy, to pojedziemy do M Nation. Dlatego, że kurczę, mam mało już amunicji, w ogóle bronie, może są jakieś nowe. Tu mam M Nation. O, trzeba się tam przejechać, zobaczyć. W ogóle tam w okolicy jest też fryzjer. To zajedziemy sobie do fryzjera. Zrobimy jakąś nową fryzurę. Ta czapka mi się już znudziła, zresztą. Kurczę, w San Fierro chyba przestało padać. Chociaż jest to miasto wiecznych opadów deszczu, więc może zacząć padać za moment. Ale, no cóż, kurtkę można już chyba ściągnąć i założyć jakiś fajny podkoszulek, bo już mi się ta kurtka znudziła. To jest chyba Super GT, bardzo szybki samochód. No dobra. To co, najpierw fryzjer czy M Nation? Żebym tylko nie zapomniał o M Nation, jak pójdę do fryzjera najpierw. O, limuzyna. W poprzednim odcinku żeśmy sobie tunigowali limuzynę. A tutaj mamy Cheetaha! Oh yeah. I z tyłu Bench. I zobaczcie, jakie tutaj fury jeżdżą. O nie, i policja! Dobra, oleją sprawę. Dobra, olali sprawę, okej. Okay. Tutaj mamy fryzjera. Pff, a z tyłu dwa radiowozy. Nieźle. No dobra, tu mamy fryzjera. Zobaczymy, co mi potrafi... Zobaczymy, co mi potrafi zrobić na głowę. Może na głowie, może jakiś nowy fryz. No dobra. Nowe miasto, nowe życie, nowy ja, nowy CJ. Jest okej. Teraz jeszcze jakiś różowy albo hipsterski strój będzie super. No dobra, zajedziemy sobie teraz do M Nation, skoro już tu jesteśmy. W okolicy powinno być... Jest jakiś ciuchland. To sobie tu zaraz zajedziemy. Tatuaży nie będziemy nowych robić, ani też jeździć nie będziemy. O, a tam pojechał Infernus. Też bardzo szybki samochód, ale teraz sobie pojeździmy trochę Cheetahem. Zobaczcie, że same super samochody jeżdżą i nawet ten tutaj pick-up. Jego można było fajnie tuningować, pamiętam. A moment, tutaj gdzieś... Tak, tam można tuningować te samochody, tylko że jeszcze mi się nie odblokowało tamto miejsce. A dobra, kiedyś sobie tam pojedziemy na pewno. Okej, okay, i strzelnica. Myślę, że można by było skoczyć na strzelnicę. I myślę, że tutaj też umiejętności strzelania się poprawią znacznie, dlatego... Spędźmy tu trochę czasu i zobaczymy, jak mi będzie szło. Chyba pamiętam. No i ta fryzura to mi się podoba. Runda pierwsza, pistolet. No jak laska strzela tak dobrze, no to ja chyba też nie mogę być taki słaby, co? Dobra. Okej, okay, okej. Okay. No i gitara. Tutaj nie trzeba przeładowywać. Mamy nieskończony magazynek. Nie można bardziej przybliżyć widoku. A jednak się samo przeładowuje. Dobra. To chyba nie moje. Moje jest tu raczej. Jaki aim, co? W ogóle te bronie tak dziwnie strzelają. Rzeźnia. Dobra, przeładowanie. Okej, trzeba wystrzelać całą amunicję. Ale teraz już chyba będzie inny typ broni. A nie, teraz będą się cele przybliżać, okej. Okay. Jako pierwszy wszystkie trzy cele, okej. Okay. Ale oni też mi strzelają, no hej. Dawaj, CJ-o! Ekstra! Zaliczona. No jak mogłem nie zaliczyć? Oczywiście, że musiałem to zaliczyć. Jak przeładowuje dziwnie. Po prostu pociąga za ten... Nie wiem, jak to się nazywa w broni. Ale magazynka nie wymienia, więc dziwnie. No dobra, kto pierwszy, ten lepszy. Punktowane będzie każdy... Te trafienie. I tutaj na punkty już gramy. Okej. Okay. Ile ja mam? 6. Nieźle. Okej.
No nie idzie im zbyt dobrze. Ja mam 11, oni po 2, 1. Heady trafiamy. 17 do 4 dla ich dwojga. Ekstra. Chyba teraz będę miał przeładowanie. Dobra. Przeładowanie, yeah! No i co teraz? Teraz mamy SMG. Patrzcie na to. No na takiej odległości to już jest ciężko. Ale idzie jakoś. Dobra, wystrzelamy samą amunicję. Ekstra. Ja tak strzelam pojedynczo jak pistoletem. Okej. Zobaczcie, to się lepiej sprawdza niż takimi małymi seriami, bo wystarczy tylko raz strzelić i cel się całkowicie rozwala, więc okej. Okej. Musimy polepszyć o wszystkie umiejętności, wtedy ten celowniczek, jak będziemy strzelać, będzie mniejszy. On się cały czas zmniejsza i te umiejętności strzelania się polepszają. Teraz chyba mi się właśnie ten celowniczek w Uzi zmniejszył, co nie? Tak mi się wydaje, więc ta umiejętność u CJ'a została zwiększona. No dobra, trzymajcie kciuki. O, dużo zestrzelili teraz. Ale i ta... O! Budka numer 2, aż 2 celne strzały. No nie mieli szans, no kurczę, 11 do 3. Ekstra. Jak oni w ogóle strzelają? Te boty dziwne są w GTA, ale wiecie czemu? Dlatego, że ta gra robiona była też z myślą o konsolowcach, no nie? Wiecie, jak to na padzie tak trafiać, no nie fajnie. Tak trzeba po całym ekranie jeździć i w ogóle... Nie wyobrażam sobie grać w jakąś strzelankę na padzie. Znaczy grałem i powiem wam, że to nic przyjemnego. Jak dla mnie, przynajmniej, no każdy tam inaczej lubi sobie grać, ale... Nie polecam. No i dlatego właśnie te boty nie strzelają tak bardzo szybko, tylko tak powoli. Muszą gdzieś się tam obkręcić, przeładować broń, namyśleć, no... Gdyby te wszystkie gry były tworzone z myślą o pecetach, to te postaci, myślę, w grach dużo inaczej by się zachowywały. Nie wiem, czy jest w ogóle taka gra, w której właśnie te boty bardziej tak żywo atakują. Która została stworzona wyłącznie z myślą o pecetach. Okej, mamy gotowe. Tutaj cały czas przeładowujemy, więc nie musimy się martwić o pojemność magazynka. No, cały czas po prostu myk, nie? To dziwne, bo do shotgunów się ogólnie ładuje tam kilka naboi. No, ale w GTA to jest trochę tam uproszczone. Ja też nie jestem jakiś tam znawcą broni, ale ponieważ tam grałem w kilka strzelanek, to mniej więcej wiem, jak obsługa takiej broni wygląda z grubsza. Okej. Druga runda zaliczona. No i jedziemy dalej. Teraz ruchomy cel. O kurde. O, tu już mi słabo poszło. Patrzcie na to. O kurcze, budka numer 2 wymiata tym razem. 8 do 11, słuchajcie, problem. Och, 11 do 12 i koniec? Nie, jeszcze nie. Okej, 14 do 13. Mam nadzieję, że się uda. Uwaga, dalej. No, tutaj poziom trudności już się zwiększył. Okej, 18 do 13. No, wymiatają, już są coraz lepsi. Okej. Została zaliczona. Mało brakowało. No dobra, tu mamy chyba nowe próby. Okej.
To co, bierzemy sobie... ja mam chyba M9... 9 mm z tłumikiem chyba... A, to inaczej się tak... M9, co ja gadam. Z tłumikiem bierzemy sobie. Nie wiem czemu po prostu. To nie jest duża kasa, to tam się pokupuje trochę tego. Już tyle to wystarczy, kurczę. 200 nabojów i tak tego praktycznie nie używam. Kupimy sobie najtańszego PM-a jaki jest. Patrz ile amunicji, wow! Naprawdę nie trzeba dużo tego kupować. Dostaje się tej amunicji bardzo dużo. Spokojnie tyle wystarczy nam. Trochę kupimy... tak, strzelba kosztuje 600, a obrzyn ile kosztuje? No to bierzemy strzelbę. Zresztą strzelba bardziej mi pasuje. Ona ma chyba większy zasięg, tak mi się wydaje. Ale... wow, nie miałem w ogóle strzelby? Dziwne. Wydaje mi się, że miałem dużo tej amunicji. Dobra. Tyle na pewno nam wystarczy. Rzucane. Granaty. Bierzemy. Tylko, że ja mam bomby, ale tych bombek niewiele mi już zostało. Kupimy sobie tak 35 granatów. To spokojnie wystarczy do większej albo mniejszej rozruby. Trzeba zawsze kupować rzeczy, które są nam potrzebne. Kamizelki nie kupuję, mam bardzo dużo zdrowia. Kupimy sobie SMG. Nie kupowałem SMG od razu, dlatego że no ta amunicja z mikro PM-ów przechodzi mi od razu do tego PM-a dużego. O. Karabiny. Oj, oj, oj. Karabin snajperski mamy. Patrzcie na to. Będziemy mogli strzelać w księżyc w końcu i ten księżyc się powinien powiększyć. Ale to kosztuje. Dobra, nie będziemy tej amunicji kupować sobie jakoś dużo, bo ja tego tak naprawdę dużo nie używam. Szturmowe. Możemy kupić AK-47. Dużo kasy to kosztuje. Ach, no dobra, za dużo tego nie będziemy kupować, ale jest to broń naprawdę uniwersalna. Dobra, teraz idziemy sobie zapisać grę. Mamy tu piękne auto. Aha, jeszcze mieliśmy jechać się trochę przebrać. Mam nadzieję, że gra mi się gdzieś tutaj po drodze nie zawiesi. Wolałbym nie. Bo już sobie kupiłem fajne bronie, a przede wszystkim latamciul z tymi broniami, ale umiejętności w strzelaniu CJ-a się znacznie polepszyły. Mówiliście o tym, żeby uniknąć tego znikania pojazdów, należy zostawić w nim otwarte drzwi. No dobra, CJ, nie zamykaj. Okej, okay. I nie powinno mi auto zniknąć. Zresztą teraz też nikt nie zniknęło, więc w porządku. Patrzcie, jaką mam teraz artylerię. Wow. Mam nawet aparat, mogę zrobić tej babce zdjęcie. Patrzcie, jaki lachom. Dobra, tu mamy ubranka, idziemy. Suburban. Suburban powinno się czytać. Wiecie o co chodzi? Sub. Za 3000 łapek w górę będzie następny odcinek. Dobra, bierzemy sobie kamizelka i t-shirt. Wow, takie coś. Nie, dobra, cofamy i może... może weźmiemy sobie wiatrówka? Co to jest wiatrówka? Jeju, wygląda jak z jakiejś triady, dajcie spokój. Nie. W ogóle taki pogrubiony, o Jezus. To? Same kurtki? Nie, no nie jest jakiś t-shircik, okej. Okay. Tylko, że biały z taką jakąś głupią piątką po środku. Nie pasuje mi to. No to white. No i znowu coś białego. Boże. Ach, wracamy z powrotem. Trzeba przebrać trochę tego CJ-a, no. Jak on tak wygląda? Cały czas ubrany w takie grube. Sweter Rockstar. O, nie. No, co prawda biała, ale mamy ładny znaczek Rockstara. No chyba nic lepszego teraz tutaj nie wymyślę. Spodnie też trzeba zmienić na jakieś weselsze, jaśniejsze, tak myślę. Nogi. Niebieskie, zielone, czerwone, jeans. Czerwone? Zielone shorty. A to co to jest? Takie za kolana spodenki.
A niech sobie będą, takie do grania w kosza. Kiedyś były takie modne, bez kitu. Dobra, to mamy łańcuchy, zegarki, okulary. Okulary możemy jakieś wziąć. Niebieskie szkła. O tak! Teraz tak! Takie ścięte u góry. Dobra. Bierzemy to. I mamy fajny strój. Teraz możemy iść na akcję. Oh yeah! Jaki CJ. Teraz możemy, tak, idziemy sobie zapisać grę, bo to bardzo ważne. O, jest mój pojeździk. Jest też pani na telefon. Yeah! Bierzemy panią na telefon. I niech mi trochę tam zdrowia uzupełni. Tutaj może być? Tutaj się podoba? Tu raczej nikt nie chodzi. Co? Co do mnie powiedziałaś? O, nie chciała. Białe majteczki ma. Co? No i dobra, nie to nie. Głowę mi oddała. Ej, straciła dla mnie głowę. Nie chciała kasy, ale głowę straciła. Ech, te kobiety, nie zrozumiesz. Dobra, tutaj możemy sobie zapisać grę. I możemy sobie robić kolejne misje. No i dobrze, tutaj robimy sobie może... A, odpoczniemy trochę od Woozy'ego. W ostatnim odcinku bawiliśmy się z Woozy'im. To dzisiaj. Okej. Okay. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the Easter Basin. He's waiting for you in a four-door sedan. Excuse me, partner. I got a call coming in. Arrivederci. A, to ten Alfons jest chyba. Okej. Okay. Idziemy do samochodu. Jedziemy do tego T-Bona, tego takiego Meksykanina, można go tak nazwać? Czy ten samochód można już tuningować? Nie. Ten samochód będzie można tuningować w takim chyba rozbudowanym warsztacie. Ale tam jeszcze nie do... Cholera jasna, no. Podnoś się. Dobra, za późno. Tutaj samochody szybko się niszczą, niestety. Ojej. Salon z samochodami jeszcze zablokowany. Dobra, CJ, bierz to! Dwóch naraz! Tak, CJ ma teraz piękne okularki, więc... Cholera! Ale na motorkach to on dalej jeździć nie potrafi. Teraz? No, ja nie wiem, no, cały czas spada, próbuję, ale tutaj powinien sobie dać radę, no, powinien przez to przelecieć normalnie i co? Jakoś sobie rady nie daje ten CJ, no i co, jak to tak? Dobra, jedziemy na miejsce. Chciałem tu wyskoczyć, a to jest blokada po prostu. Myślałem, że jakaś skocznia czy coś. Okej, okay, tu mamy trochę... jakąś gaśnicę. Możemy tutaj zrobić niezły wybuch. I to wszystko ugasić. No, zresztą nie ma znaczenia. Dobra. Co my tam mamy? Ej, czemu on leży w tym samochodzie? Co się dzieje do cholery? Jakie kularki. Pinchy hooter or what? What the hell? You think you can mess with me? I will blow your head off and rape and kill your family, you snake! You think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know your fucking game, Essie. I don't know what you're talking about, man. Ah, my throat! Who you working for? Nobody! Turn around and look at me. I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. I almost had you, man. I almost fucking had you. So? Watcha? You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys done playing around? Yeah, we're straight, Bato. Oh, good. That's great. Now, we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. Idziemy Washingtonem. Wsiadajcie, cwaniaczki. I tak was później pozabijam. Tak myślę. Ej, tutaj w ogóle trzeba było ich pozabijać? Już nie pamiętam, czy akurat ich, ale ich chyba też.
Trzeba będzie wszystkie ślady pozacierać. No dobra, zobaczmy. Jaka niezruszona mina. No dobra. Mamy tu poważny sprzęt. I po co ja snajperkę kupiłem do cholery? Okej. Musimy rozwalić blokadę, zanim dotrze do niej furgonetka. No dobra, myślę, że damy sobie radę. Użyj wyrzutni rakiet. Pierwszy raz możemy użyć wyrzutni rakiet w GTA San Andreas. No dobra, skoro mówią, żeby użyć wyrzutni rakiet, to tak zrobimy. Chociaż na moje to jest granatnik RPG, po prostu RPG. Dobra, zajechałem ich tak trochę chyba od tyłu. Oj, tam jeden cywil się nawinął. Okej. No i tyle. Jedziemy następną blokadę rozwalić. Nie było jakoś specjalnie trudno. Dziwne, że tak po prostu nie może jeździć inną ulicą ten samochód, no. Ale okej, ja się nie wtrącam, ja może nic nie wiem na ten temat. Tak. Myk. Dziwne, że też nie musi przeładowywać. Serio, nie rozwaliło ich. Nie no, w sumie nie żyją, ale co z samochodami? Obawiam się, że są niezniszczalne na obecną chwilę. A tam jeszcze chyba w oknach będą jakieś patałachy. No, muszę do nich bliżej tutaj podjechać, żeby rozwalić te samochody. Tutaj trochę postrzelamy. Dobra, trzeba użyć tej snajperki. Szkoda amunicji z tej broni, ona jest droga. Okej. No! Serio! Już? Wszystkim? Nie ma tutaj wlewu paliwa, ojej. Dobra, tu mamy. Shotgun załatwi wszystko. Dobra, mamy trochę granatów. O! Dobra, to załatwi sprawę. Elegant. No, już myślałem, że nie. Dobra, jedziemy dalej. Szkoda, że granatami nie można strzelać z samochodu, no ale to można robić tylko w GTA 5. Z samochodu albo z motocykla. Dobra, tutaj trzeba też uważać na tą zasadzkę, bo tam będą w oknach te głupki. Zajebiście, ale mi wyjechał. Się wystraszyłem, bo już myślałem, że zginę. O Jezus. Dobra. Coś jeszcze? Jeszcze jeden został, nie wiadomo gdzie, chyba na górze tam. Gdzieś tam strzela, a dwóch zostało, w ścianę strzelają głupki. No dobra, tyle, w serducho dostał. No gdzie na mnie wodą? Czyż ja tu żyję? Dobra. Tutaj jest normalnie gang, tu blokada drogowa, każdy ma w dupie. Dobra. Wiecie jak to jest z facetami, strzelasz w jajka i już umiera. Bo bez jajek nie ma po co żyć. No dobra, mamy załatwione, co dalej? Bezpiecznie dotarła do punktu docelowego. Gdzie ten punkt docelowy jest? Okej, okay, coś tutaj chyba jedzie. No trochę to potrwa, ona jest jakaś w ogóle super obniżona albo mocno załadowana. Jedź, jedź, ziomek. I co on? O. Okej. Mamy załatwione. I... O, patrzcie co tu stoi, Ford GT! Wow! Ładujemy go do garażu. Oczywiście. Bullet! Yeah! W końcu go zdobyłem.
Pierwszy raz! Super bryka. Mam nadzieję, że mam jeszcze jakieś miejsce w garażu, ale powinienem mieć. No jest, dobra, zostawiamy go tutaj. Zapisujemy grę, mam fajne bronie, mam wyrzutnię rakiet. A ciekawe, czy mi się wyrzutnia rakiet teraz odblokowała też w tym. W Emanation. Nie wiem, będzie trzeba zobaczyć. Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj na tym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.